Dzisiaj czas na kolejny odcinek z Carpool Karaoke, ale tym razem nie będą to tylko moje piosenki, a piosenki wszystkich osób z ekipy, czyli Gen Z, Trzech Króli, Mortala, moje, Karola. Naprawdę będzie się działo. Przypomnijmy sobie, jakie mamy piosenki i jakie piosenki zagoszczą też na festiwalu ekipy. Haniu, jest ich mnóstwo, więc przekazuję tobie. Ja naprawdę mamy aż tyle piosenek? Losuję w takim razie coś ze środeczka, sobie wylosuję. No i oczywiście muszę tylko powiedzieć, że jeżeli będziesz znała tekst, no to tutaj do wygrania jest tysiaczek. Oż kurde, jedna piosenka i tysiaczek? Tak, dla osoby, która najlepiej dokończy, czyli jak będziesz miała bezbłędnie, tysiaczek jest twój. Najbardziej się boję chyba jakiejś z płyty Mortala albo z twojej. A jest tu w ogóle też twoja Zulitko piosenka. Dobra, patrz, nie mam złudzeń. O Boże. Za parę lat Mortal. Kurde, Trzech Króli fan. No jest to piosenka, której przyznam, że nie puszczałam sobie za wiele razy. Ale może wiesz, słuchałaś jej raz, dwa i może ci się gdzieś tam, wiesz, obiła uszy i nagle poleci ci dobrze? Może kliknie. Kto wie? Bicik z nami, w ogóle znam tą piosenkę, słuchałam ją kilka razy. Jeszcze nie miałem okazji powiedzieć ci prosto w twarz, ile dla mnie znaczysz, ile dzięki tobie mam. Powiedziałeś, że najbardziej się boisz Mortala i dostałeś Mortala. Dostałem Mortala, ale teraz pokażę, że na pewno coś umiem. Dzisiaj nie wrócę na chatę. A to mi się podoba. Lubię na mnie nad ranę. Ta piosenka jest fajna, ja też ją słyszałem raz, bo też słuchałem płytę Mortalcia. Ale no ja nie patrzę na tytuły, więc nie wiedziałem, że wiesz, że istnieje jak zresztą. Nie mam wątpliwości względem ciebie, nie mam wątpliwości, że tu będziesz. Bo co gdyby nie ty, co gdyby nie ja, dziś to ja piszę jako fan. Co gdyby nie ty, co gdyby nie... Co gdyby nie ty, co gdyby nie ja, jak wyglądałby dziś mój świat. Co gdyby nie ty, co gdyby nie ja, dzisiaj to ja piszę jako fan. Coś takiego dobra, możliwe. Dobra, uwaga, uwaga, sprawdzamy to, uwaga. Jak wyglądałby dziś mój świat, co gdyby nie ty, co gdyby nie ja, dziś piszę jako fan. Ej, czyli ej, dobra, to dokończyłam. Dobrze. Chyba dobrze to dokończyłam. Mogłaś dosłownie przekręcić jedno słówko albo coś, ale ogólnie mega dobrze. Wychodzę na jednak taką, co coś tam wspiera ekipowiczu. Dokładnie, coś tam kuma, coś tam słucha. Za dużo mam straconych chwil, dłużej tak żyć już nie chcę. Za parę lat, jeszcze nie dziś, zamienimy smutek w szczęście. Za dużo mam straconych chwil. Za dużo mam straconych chwil, za parę lat. O? Będziemy my. No i co? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, sprawdźmy, uwaga. Dłużej tak żyć już nie chcę. Za parę lat, jeszcze nie dziś. To była świetna przejażdżka z Weroniką. Dobra, to dawaj jakąkolwiek piosenkę, jaką chcesz, która się pojawi na festiwalu. Dawaj. Tu teraz lecimy z twoją piosenką, Hania, która pojawi się na koncercie Gen Z. Jaką zaśpiewasz? Shadowban? No myślę, że Shadowban akustycznego walniemy. No. Dawaj. Włączaj. No przyznam, że ta wersja Shadowbana gdzieś tam, kurde, podbiła moje serce. Może dlatego, że tamtą już osłuchałam się. Ja polecam. Jak wypuszczałaś pierwszą, ja mówię tak, ale ładne. A potem nagle to było takie klubowe. Tak. I ja mówię tak, kurde, ja jestem fanką, jednak też wiesz, też mnie, więc to totalnie jest coś, co do mnie trafia. Twoje słowa takie gorzkie znowu na mnie grzmią. Idzie burza, więc uciekam, nie muszę w to brnąć. Ciekawe, czemu nagle chcesz naprawić błąd. I Michu. A fajnie, bo nagrywaliśmy w ogóle teledysk z tymi, z Kingsami, no. I z cheerleaderkami i to wyglądało jak w Ameryce, tak full, zarąbiście to wyglądało. No fajnie, teraz fajnie. Przy tobie mi bije palma, jesteś słodka, ja przy tobie szalony jak Willy Wonka. Też cieszę się, że Jędrek tutaj użyczył też trochę swojego męskiego głosu, żeby trochę zasymbolizować tego chłopaka, co mnie tam zranił, o których jest ta piosenka, bo to nie jest piosenka o jednym byłym. Tutaj łączę kilku byłych. Czyli to taki twój apel do wszystkich twoich byłych. Tak, tak. I ogólnie do ludzi, którzy nie lubią wspierać za bardzo w tym, że ktoś jednak trochę się wychyla i te osoby, które są w naszym życiu jakby tak są obok, są jakby takie, wiesz, wspierające, ale jak się wychylasz, to nie, no błagam cię, co ty robisz? Okej. Okay. To chyba najgorszy typ w sumie, jeżeli chodzi o osobę, a to tak, wiesz, to tak naprawdę oznacza, że cię nie kocha, nie? No. Że cały czas cię chce mieć na własność. Mieli trzymać za dłonie, nabijają nóż. Stałam kolce, chciałam tylko bukiet rąk. Ej, normalnie mam aż czary, teraz wiem, nie mam miejsca na rano. Fajne. Mam jedno życie, szkoda czasu na dramy. No moi rodzice są fanami tej wersji. Nie zerkam w tył z całych sił, biegnę w przód. Teraz ty? Teraz ja, no. Dawaj. Jedno spojrzenie, a to uczucie mnie dalej trzyma.
To naiwne, byłem pewien, że to ta jedyna. Wystarczy chwila, a ja już straciłem głowę. Tonę w twoich oczach, rzuć mi koło ratunkowe. Tryfujemy razem, zrzuciliśmy balast. I nie zabierze nasz tor, bo nadajemy na tych samych falach. Z tobą tylko marzę, wybudować pałac. Jak na razie zamki na piasku, słońce opala nam ciała. No i git! Ja będę patrzył, jak się znajdzie gdzieś tam w tłumie jakiś król lub królowa, która wszystkie będzie śpiewać, to ja będę pod wrażeniem ogromnym, naprawdę. Ostatnio usłyszałam od Oli taką mądrą rzecz, że prawdziwy przyjaciół poznaje się w sukcesie. No tak, totalnie. Tak, i że właśnie niektórzy nie potrafili znieść może moich ambicji, moich planów i osiąganych sukcesów. Czuję się jak u Winiego na wywiadzie. A proszę bardzo, oglądasz? To znaczy, że dobrze. Wylosujemy sobie może coś ze środeczka. No, dobra. Jezus, ale trochę się krępuję tym, bo ja nie wiem, czy ja coś znam. Widzowie widzą. Kawa na wino, dobra! To może być proste. Kurde, możesz wygrać. Bardzo chciałabym trafić na albo Mortalcia, albo Hani piosenkę. Mhm. Wiatr od Mortalcia, okej, jest to piosenka Mortalcia, jest to wiatr, nie jest to jedna z takich moich topowych piosenek, ale też ją lubię, więc no zobaczymy. Nawet byłam w tym teledysku do tej piosenki. Widzisz? Fajnie by było, jakbym był najlepszy ze wszystkich, ponieważ był ostatnio dzień mamy, dzień taty i chcę im kupić meble ogrodowe i właśnie wyszedłem z domu, zadzwoniłaś, a ja przeglądałem sobie meble ogrodowe dla nich. Więc akurat dobra. Taki buścik, 1000 zł. To jest twój znak, żeby wygrać meble ogrodowe dla rodziców, prawda? Trzeba mieć dystans do słów do siebie, do porażek. Trzeba coś wybrać, a potem cieszyć się szampanem. Dlatego co mam kiedyś. Olałam strach wtedy. Nie pamiętam, dobra. Ale byłem blisko chociaż. Olałam strach. No. Było. Dawaj, olałam strach i co dalej? Olałam strach. Olałam. Żeby. A nie, no nie wiem. Olałam strach, olałam śmiechy. Okej, okay, dobra. A już tak widziałam, że wierzysz na pewniaczka. Już tak ci myślałam, że to będzie takie, co będziesz znał. Kurde. No dobra, no nic. Kurde. Jako, że wziąłeś mnie tutaj teraz na współczucie, to znowu robimy w tym odcinku, słuchajcie. 500 zł dla osoby, która skradnie wasze serca odcinkowe. Okej. Okay. Może to będzie akurat kury. Po odcinku głosujcie w komentarzu. Piszcie po prostu meble dla rodziców, Patryka. Meble ogrodowe dla którego? Droga mamo, ty zawsze wsparciem dla mnie. Drogi tato, to jest fajne. Ty byłeś, kiedy nawet zawodziłem sam się. Dziś tańczmy za to, co było. Co będzie, żyjmy tą chwilą, póki w plecy nam wieje wiatr. Ej, no, let's go! Uwaga. Na 100% ej, no. Jest to dobrze. I za to, co będzie, żyjmy tą chwilą, póki w plecy nam wieje wiatr. Tak jest. Ej, dobrze, Kasia. Najgorzej, że to była taka wzrostka, gdzie on tak bardzo wysoko to śpiewa, ja tak, no to co by? Nie, ale... Refren git, myślę, że refrenu byłam pewna. Ewidentnie git, to teraz tak naprawdę, moim zdaniem, praktycznie identycznie, musimy sobie tu przyrównać jeszcze słówka, ale myślę, okay. Że to w ogóle identycznie. To teraz jest widzowie między Kasią i Hanią, więc zobaczymy jeszcze was i tutaj pod koniec tego ci dam znać. Dobrze. To teraz lecimy z twoją piosenką, żeby sobie przypomnieć przed festiwalem. No, dobra, co to... mają widzę we śpiewie? Zapłaszony w nią jak obrazek jesteś. Tylko ona daje tobie prawdziwe szczęście. Tylko ona wie, co się dzieje u ciebie. Tylko ona wie, ona bardzo... To jest fajna piosenka. Fajna, no. Kasia sobie zażyczyła właśnie tą piosenkę, więc lecimy i śpiewam. Powiedz, proszę. Powiem ci szczerze, ten numer jest dla mnie ewenementem, ponieważ jak sobie sprawdzam w tych statystykach Spotify, to on na przykład dziennie wali po 40 tysięcy wyświetleń, a bywa tak, że jak jest jakiś dzień, to na przykład 60 tysięcy potrafi wykręcić. I ludzie po prostu na koncertach, jak gramy nawet Trzech Króli, to oni najbardziej do tego się bawią. Ta piosenka też tak niesie. Bawią mnie zakochane pary, mordo zdejmij w końcu różowe okulary. Ciała zobaczysz Paryż. Wenecję, jej największym marzeniem było życie bez ciebie. I myślałeś, że to wszystko olałeś znajomych i wybrałeś pan.
nie masz do kogo odezwać się prawie. Dobra, teraz ty. Zrobię wszystko, żeby do ciebie wróciła. Czy taka piękna była wtedy każda chwila. Robimy to, jak stanę. No. Mogę to nawinąć, no. Ale nie znając z tekstem, z tekstem, tak. Dobra, nie dobra. Nie nawinąć tak szybko. Dobra. Ale to jest takie, masz ochotę tak zamknąć sobie oczy i tak sobie, wiesz. Ja w ogóle jestem fanem takich spokojniejszych piosenek. Na przykład też jedną z moich ulubionych jest twoja z Chcę pobyć sam. A, z Oskarkiem. Bardzo lubię też się tak wczuć. No, ja też tak mam. Jadę autem jak. No, ja o wiele częściej słucham spokojnych piosenek. Ja też chyba, no. Proszę dziękuję bardzo. Serdecznie. Dziękuję również. Masz bardzo duże szanse, Kasia. Wrócę do ciebie. Dobrze. Raz, dwa, trzy i... Chciałeś zrobić wszystko, żeby do ciebie wróciła. Przecież taka piękna była wtedy każda chwila. Dziwi się, czemu ona w ogóle to zrobiła. Dziwi się, czemu to nie jest cały czas. Ale już wszystko i nie masz już nic. No nie masz. I nie masz już nic. No nie masz. Myślałeś, że lubię, a co? Dobrze, dobrze, dobrze. I na pierwszy raz to w ogóle zarobiście, jak, nie? Jakbym jeszcze tak z trzy razy, to tak, by było... to bym mogła to polecieć. Teraz pełna wiara w widzach, żeby zagłosowali i żebym ja ci dała 5 stóweczek za osobę najbardziej ważną. Widzowie, jak zagłosujecie na mnie, to dodam zdjęcie na story, jak moi rodzice siedzą sobie na wypoczynku. Robimy to, słuchajcie, proszę bardzo, głosować. Meble ogrodowe dla Skórego, proszę pisać w komentarz. Wybierz jedną. Tyle piosenek jest na festiwalu? No, mega o, kurde. Wybrałem jakąś ze środka, otwierać? No, dawaj. Uwaga, Bach. Trasa! To plus, że Gen Z, ale nie wiem, czy pamiętam tą piosenkę w ogóle. Nie ma szans. Ja tego nie znam. Pasja, taka jest prawda, mordo. To jest mój glow up. Biorę ten mikrofon do up. Robimy za nami. A dobra, to refren znam. Robimy za nami. Tum, tum, tum. Jazzy to No dobra, jeszcze to. Nie ma szans! Ej, mega trudne. To teraz dawaj, przypomnijmy sobie jakąś twoją piosenkę, którą będziesz mógł sobie tak zaśpiewać na festiwalu. O, to lubię, to chętnie sobie poślam. Poznałem cię na plaży w stegnie. Z ciebie wstęgnie jakoś piękniej. Nie chcę tu widzieć ciebie. Dalej boli serce mnie przez ciebie. Przez ciebie. Chciałaś wysłać mnie do piekła, ale jestem w niebie. Twoje usta smakowały jak wanilia. Ty byłaś w toalecie w białej sukni. Wtedy nie spałem przez ciebie już od dwóch dni. Teraz macie w swoich rękach jeden z durni, ale ja nie jestem głupi. Ciebie każdy może kupić. Dzisiaj nie wiem, jak mogłem być takim głupkiem. Dalej boli serce mnie. Nie no, Vanilla jest dobra. Będzie, myślę, że leciała. Zobaczymy. Przejdźcie się, to się dowiecie. Ale no to jest na pewno piosenka, która ma w sobie kawał emocji i fajnie jest to zawsze na scenie po prostu pokazać ludziom. Hania była bardzo blisko, ale jednak to Kasia dokończyła bezbłędnie tekst i tym sposobem zdobywa tysiaczka. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!